Siemanko, z tej strony Lisu, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj 14. kolejka Sosnowieckiej A-klasy. Mecz z niekwestionowanym liderem z CKS-em Czelać. Najbardziej wyczekiwany mecz w sezonie. Wyczekiwany tak jak premiera PlayStation 5. No i oczywiście mecz dwóch niepokonanych drużyn. CKS Czelać do tej pory zremisował jedno spotkanie, resztę wygrał. My do tej pory trzy spotkania zremisowaliśmy, resztę wygraliśmy, więc była szansa w końcu na bezpośrednie starcie. No i na pewno takie elektryzujące spotkanie tutaj w lokalnej piłce, więc była szansa się w końcu zmierzyć, zobaczyć w jakim miejscu jesteśmy. No i oczywiście na ten moment awansuje jedna drużyna z naszej ligi, więc jeżeli chcieliśmy powalczyć z CKS-em, to oczywiście to spotkanie musieliśmy wygrać, bo mieliśmy jedno spotkanie zaległe, no i gdybyśmy wszystko wygrali, to zbliżylibyśmy się na jeden punkt i cała runda wiosenna byłaby na pewno do ostatniej kolejki w walce. Dlatego wiedzieliśmy, że trzeba się zmobilizować, że jest to najważniejszy mecz w sezonie. No ale jaki był tego efekt? Najlepiej, jeżeli sami zobaczycie za chwilę. Ja tylko dodam, że ja w tym meczu nie wyszedłem w pierwszym składzie i na pewno był to najtrudniejszy mecz sezonu, więc no cóż, tak naprawdę słowa tego nie opiszą. Zobaczcie sami, jak to wyszło. Zapraszam do oglądania skrótu z meczu. Na pewno nad meczem widniało takie widmo niewiadomej. Pomimo tego, że na pewno na siebie nawzajem patrzyliśmy, to nie do końca wiedzieliśmy, czego się spodziewać. No i wiecie, w takich meczach czasami gdzieś głowa może nie dojechać i wiele czynników może mieć znaczenie. Zwłaszcza, że tak naprawdę to był pierwszy mecz tak mocno elektryzujący w tym sezonie, który graliśmy. Wszystkie były raczej w takich spokojnych warunkach rozgrywane. Więc na pewno była bardzo duża pompa i było to widać już na samym początku od obu drużyn. Nie było odpuszczenia, była walka o każdą piłkę, było jeżdżenie na dupie, było sporo fauli, sporo walki w środku pola. No i tak wyglądały te pierwsze minuty. No i tak naprawdę pierwsza groźna akcja w meczu była po wygraniu główki przez Hepa, która spadła Apollowi pod nogi. Ten zagrał do Zudina, on tam wybiegł i sprzed pola karnego oddał bardzo nieczysty strzał, a szkoda, bo mogło być groźniej i wiem, że Zudin takie sytuacje potrafi wykorzystywać. My oczywiście chcieliśmy podchodzić też wyżej, nie chcieliśmy grać defensywnie, ale przeciwnicy dobrze sobie z pressingiem radzili. Tutaj zgranie piłki głową, zejście bocznego pomocnika, który dryblingiem utrzymał się przy piłce. Chciał tu zagrać piłkę prostopadłą, ale Artur żył tam na linii i tę piłkę złapał. Chciał tam wyjść z kontratakiem, ale przeciwnik mu przeszkadzał, więc mieliśmy rzut wolny. Następna akcja to znowu próba zagrania prostopadłej. Przepuszczenie piłki, jeszcze oddanie strzału przez CKS i było bardzo blisko, ale niecelnie oddany strzał po tym zamieszaniu. Tutaj my wychodziliśmy spod pressingu, zagranie piłki do Zudina, który się utrzymał, zagrał do Apolla. Ten zagrał do Cepka, który poszedł z szydłem, miał tam sporo miejsca, żeby się rozpędzić. Wszedł dryblingiem w pole karne, zagrał wzdłuż pola karnego, ale wszyscy minęli się z piłką, wbiegli za bardzo w bramkę. No i niestety nie udało się z tego nic stworzyć. Kolejna akcja to faul Ola, który nakładką uderzył rywala, gdzieś tam dostał chyba w brzuch. Dostał za to żółtą kartkę za niebezpieczne wejście. No i przeciwnicy mieli z tego rzut wolny, z którego poszło dośrodkowanie. Wygrał piłkę Hepo. Tam było powalczone bardzo dużo zamieszania, jak widzicie, no nikt tutaj nie odpuszczał i przeciwnik dopada do piłki, wypuścił sobie ją, ale w ostatniej chwili Ptaszek ratuje nas ślizgiem. No i tutaj Artur chciał wznowić szybko, ale przeszkadzał mu rywal, więc mieliśmy rzut wolny. Oczywiście warto wspomnieć też o tym, że mecz odbył się bez kibiców, aczkolwiek kibice CKS-u mimo wszystko zza krat dopingowali bardzo głośno, z bardzo dużym przytupem bym powiedział, więc jak na lokalną piłkę bardzo fajnie, że wspierają taką lokalną swoją drużynę i fajnie, żeby to funkcjonowało w innych regionach, w innych ligach również, bo to zawsze jest fajna sprawa, nawet w takiej lidze sobie zagrać przy kibicach i w takich emocjach. Na pewno nadaje to smaczek i zupełnie inaczej się takie mecze rozgrywa. Kolejna akcja, Ptaszek zgrał z Apolem, Apollo mu oddał. Ptaszek nie za bardzo miał co z tym zrobić, chciał zagrać piłkę do Hepa, ale totalnie niecelnie zagrał. Przejęli to przeciwnicy, tutaj poszli z kontratakiem, poszedł zawodnik na obieg, dostał piłkę i w ostatniej chwili Ptaszek ślizgiem znowu ratuje sytuację, naprawił swój błąd, więc bardzo fajnie, że takie zaangażowanie było pomimo błędów. Przerzucona piłka na skrzydło, przegrał pojedynek tam Olo, poszło dośrodkowanie, uderzył główką napastnik CKS-u, no i wychodzą na jedno bramkowe prowadzenie. Szkoda, szkoda, bo walczyliśmy do tego momentu i bramka wpadła tak totalnie niespodziewanie, nikt się nie spodziewał, że w tej sytuacji padnie bramka, no ale napastnik tam odnalazł się świetnie, no i mieliśmy 1-0, trzeba było odrabiać straty, ale nie minęła minuta i tutaj niecelne podanie, przejęta znowu piłka, poszli z kontratakiem przeciwnicy, piłka prosto padła, jeszcze gdzieś tam tutaj próbowaliśmy się uratować, wybita piłka, przejął ją napastnik, wycofał do pomocnika, który tutaj dryblingiem wjechał i z 16 metra oddał strzał, bardzo ładny strzał, no 2-0.
I tak naprawdę dwie bramki tracimy w minutę praktycznie. Jak widać po naszym zachowaniu, na pewno podcięło nam to skrzydła. Kolejna akcja przeciwników, piłka zagrana, przedłużona jeszcze na skrzydło. Z tego skrzydłowy próbował oddać strzał, ale Artur takim strzałem raczej się nie da zaskoczyć. Kolejna akcja to my mieliśmy rzut wolny, chcieliśmy to szybko zacząć. Apollo zagrał do Cepka, który rozpędził się, został jeszcze raz sfaulowany. No i faul gdzieś tam z okolicy 30 metra, do którego podszedł Cepek. Rzut wolny, oddał strzał, bardzo ładny strzał, praktycznie w samo okno bramki, no ale bramkarz był na to przygotowany, miał dużo czasu na reakcję. Pomimo bardzo ładnego strzału udało mu się to wyciągnąć. Szkoda, bo ta bramka kontaktowa była nam bardzo potrzebna w tym momencie. I w kolejnej akcji była na to szansa, złe wybicie przez ich obrońcę, Cepek od razu zagrał do Zudina. Zudin zagrał prostopadłą do Michała, Michał tam wpadł w pole karne, uderzył na bramkę i z linii wybija obrońca. Totalnie z linii wybił obrońca, więc no wszystko zrobiliśmy jak trzeba praktycznie. Może Michał mógł mocniej uderzyć, ale tak naprawdę wszystko było zrobione dobrze. Więc nie dość, że przeciwnicy naprawdę solidne warunki nam postawili, to jeszcze nam brakowało takiego zwykłego piłkarskiego szczęścia. Zwłaszcza, że jeszcze jedną akcję w tej połowie mieliśmy. Przegłówkował Zudin do Cepka, ten wpadł w pole karne, miał jeden na jeden z obrońcą. Zrobił przeplatankę, zszedł do środka, oddał strzał, no i niestety strzał poszedł nad poprzeczką. Więc tak kończy się pierwsza połowa, przegrywamy 2-0. Uważam, że do tych straconych bramek naprawdę mecz był wyrównany. Cały czas walczyliśmy, te dwie bramki trochę nam podcięły skrzydła. Pomimo kilku sytuacji, które mieliśmy, nie udało się nic wykorzystać. W tym momencie wiedzieliśmy, że nie za bardzo mamy czego bronić, bo potrzebowaliśmy punktów, więc przegrana w żaden sposób nas nie urządzała. Chcieliśmy powalczyć jeszcze, żeby odwrócić wynik tego spotkania. Co prawda no mecz nie układał się na naszą korzyść. Brakowało trochę szczęścia, czasami umiejętności, ale no cóż, futbol bywa przewrotny i nie z takich sytuacji się wychodziło, więc zobaczcie w drugiej połowie, jak to wyglądało. W drugiej połowie ja też w 55 minucie pojawiłem się na boisku, więc zapraszam do oglądania drugiej połówki. Aha, jeżeli te materiały w ogóle Wam się podobają, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze, będzie mi bardzo miło, bardzo mi będzie miło. Pierwsza akcja w drugiej połowie należała do rywali, tutaj pomocnik wszedł sobie, nikt nie chciał iść tutaj na dzika, zagranie do boku, miał troszeczkę miejsca ich skrzydłowy, podprowadził piłkę, dziwną jeszcze tam przyjęciem minął sobie napastnik naszych obrońców i od razu pakuje na 3-0, była nie wiem 48-9 minuta. Więc tak naprawdę od razu cios, kolejna akcja, zgranie do napastnika, który się moc fajnie zastawił, zagrał piłkę prostopadłą, ale Artur tam żył na linii i zdążył wyłapać napastnikowi ten strzał. Tutaj dośrodkowanie z rzutu wolnego, piłka przeszła całe pole karne i znowu przyjęciem wpadł w pole karne skrzydłowy, oddał strzał po długim słupku i nawet Artur nie miał jak zareagować, 4-0. Tą bramkę ja już widziałem z linii środkowej, ponieważ byliśmy w trójkę ustawieni do zmiany. No tak naprawdę trener też próbował jakkolwiek reagować, no ale cóż, wchodziłem na boisko przy wyniku 4-0, kto z Was gra w piłkę na pewno wie, że nie jest to przyjemne uczucie, zresztą na pewno nie było dla nikogo na boisku i poza boiskiem przegrywać w ten sposób, no ale cóż, było jeszcze 30-40 minut meczu, więc no cóż, chcieliśmy to jakkolwiek jeszcze wykorzystać, żeby chociaż ten wynik wyglądał jakoś lepiej. Postaram się też pokazać Wam chociaż kilka moich kontaktów z piłką, ale no cóż, tutaj dostałem piłkę od środka, jak zaczęliśmy, zagrałem do boku, żeby coś tam poczuć tę piłkę. No i gdzieś tam starałem się pokazywać do gry. Tutaj udało się odebrać piłkę. Zagrałem do Mai, Maja mi jeszcze oddał, wprowadziłem, zagrałem do Zudina. Pokazałem się od razu, ale Zudin wycofał do Mai. Maja chciał tam zejść, ale był bardzo tam tłok i obrońcy zabrali mu tę piłkę. No i trzeba było wracać. Kolejna akcja to przeciwnicy z boku. Rozegrali sobie, poszło dośrodkowanie. Wybicie piłki przez naszych obrońców, jeszcze raz pomocnik zagrał do boku, zgrali klepkę, wycofanie piłki, wbicie do pustej bramki praktycznie, ale sędzia dopatrzył się tam spalonego, z tej kamery nie widać, czy był spalony, czy nie, więc ciężko powiedzieć, w którym momencie ten spalony był, no ale graliśmy dalej. Tutaj klepka środkowych pomocników, próbowałem przypresować jednego, drugiego zawodnika, zagrałem tutaj mocniej, sfaulowałem, więc mieliśmy przynajmniej czas, żeby się gdzieś tam zorganizować, ale no ale nie udało się piłki odebrać. Tutaj zagrałem do Apolla, Apollo zagrał do boku, obrońca chciał wybić ślizgiem, nie trafił w niego, ale zobaczcie, od razu się zmobilizował i od razu próbował wracać. Piłkę prostopadłą dostał Zudin, jeszcze się utrzymał, zagrał do Mai, ale niedokładnie i obrońcy to przejęli. Następna akcja to zagranie piłki prostopadłej do napastnika i znowu Artur bardzo dobrze żył na linii, zdążył to wyłapać. Więc Artur też nas kilkukrotnie uratował.
Apollo zagrał do mnie, ja sobie przyjąłem piłkę, miałem sporo miejsca, ale widziałem, że jest nas za mało z przodu, więc nie chciałem forsować tam do Cepka, żeby walczył z pięcioma obrońcami, więc uspokoiłem to, wycofałem do Apollo, on zgrał drugą stronę i czasami nam tej cierpliwości brakowało w tym meczu, za szybko chcieliśmy od razu i później nas gdzieś brakowało, czy to z tyłu, czy z przodu. Tutaj Maja wywalczył piłkę, moim zdaniem był faulowany, ale graliśmy dalej. Piłka prosto padła do boku, do skrzydłowego, poszła kontra z tego. Wpadł tutaj skrzydłowy, zagrał na szesnastkę przyjęciem, minął sobie napastnik, oddał strzał, no i było 5-0. Tak naprawdę trzy te ostatnie bramki w bardzo podobnym stylu stracone. Tutaj pokazałem się do gry, zagrałem do Zudina. Zudin zagrał prostopadłą do Cepka. Cepek sobie zszedł do środka, oddał strzał, który został zablokowany. No jeszcze nam się tu udało przejąć, ale już się ich obrona zorganizowała i nic z tego nie było. Tutaj powalczona piłka przez Zudina do Mai, Maja tutaj zszedł, oddał strzał, bardzo fajny strzał, kozłowany, piłka odbiła się od słupka, jeszcze strzała dobijał, bo obrońca został, nie było spalonego, ale trafił prosto w bramkarza. Tutaj ja przejąłem piłkę, jeszcze nabiłem drugiego zawodnika, który był już bardzo blisko i zaczynaliśmy z autu. Następna akcja to tutaj Kono z Cepkiem zgrali, piłka jeszcze do Zudina, ale wybili to obrońcy, ja przejąłem piłkę, przeczytał to ich pomocnik, więc jeszcze raz piłka trafiła do mnie i tym razem zagrałem do boku do strzały, pokazałem się od razu, nie dostałem tej piłki, strzała zszedł do środka, zagrał do Zudina, no i Zudin założył siatkę, ale stracił tą piłkę niestety. Tutaj Maja z Cepkiem pograli sobie klepkę, Cepkowi udało się wygrać pojedynek 1-1, wycofał piłkę do Zudina, ten jeszcze raz chciał wycofać, ale prosto w obrońcę, wybita piłka, tutaj ja przejąłem tą zgraną piłkę. Wygrałem pojedynek, ale obrońca nie odpuszczał, jeszcze udało mi się go na wajchę wziąć. Dośrodkowałem lewą nogą, ale wybili to obrońcy, którzy bardzo dobrze żyli. Po wybiciu Kona piłka znowu spadła mi pod nogi. Założyłem tutaj siatę przeciwnikowi, ale już asekuracja drugiego obrońcy, który odebrał mi piłkę. Więc bardzo dobrze zorganizowali byli piłkarze CKS-u, naprawdę szacun za to. Tutaj Zudin się zabrał, został sfaulowany, ale jeszcze przejęliśmy piłkę. Ptaszek zagrał do strzały, strzała się tam gdzieś zakręcił, oddał strzał, ale prosto w bramkarza niestety. Fajnie się ta akcja zapowiadała, no i nic z tego nie było. Kolejna akcja to tutaj strzała, przejął piłkę, zagrał do mnie. Ja dałem do Mai, Maja tutaj zagrał do Cepka, który miał sporo miejsca, wpadł w pole karne, zszedł do środka, oddał strzał, ale za lekki, żeby zaskoczyć bramkarza, który do koszyczka sobie złapał. Następna sytuacja to strzała, tutaj prowadził piłkę, zagrał do Zudina. Zudin po walce założył jeszcze dziurę przeciwnikowi, miał tutaj sporo miejsca, sporo czasu, nie presowali go przeciwnicy. Chciał zagrać do strzały, strzała dostał mega piłkę, oddał strzał tak nieczysto, ale piłka minimalnie minęła lewy słupek. Więc no gdzieś tam szukaliśmy tych okazji, żeby coś tam jeszcze strzelić. Tutaj mega niedokładne zagranie, poszedł kontratak, ja chciałem jeszcze odebrać piłkę przeciwnikowi, mega walka była do samego końca przez całą połówkę praktycznie. No ale przeciwnik tutaj się zakiwał, oddał strzał, ale Artur nas tutaj uratował. W tym pojedynku gdzieś tam oko miałem lekko siwe, bo dostałem lepę od przeciwnika, ale no sędzia to puścił, bo walka była obopólna do samego końca, więc ja tam lubię czasami powalczyć, więc jak najbardziej to było w porządku. No i to była jedna z ostatnich akcji tego meczu, tak się skończyło to spotkanie, 5-0 przegrywamy na wyjeździe z liderem. No i co ja tak naprawdę mam powiedzieć o tym meczu? Poznaliśmy swoje miejsce w szeregu, zobaczyliśmy, że CKS na ten moment jest przynajmniej klasę wyżej od nas, byli lepsi piłkarsko, ale byli też lepsi zaangażowaniem, bo czy było 0-0, czy było 4-0 na przestrzeni całego meczu, nie odpuszczali, cały czas dobrze się organizowali i widać było, że ta koncentracja u nich jest na wysokim poziomie. No i tak było widać też w innych meczach całego sezonu, że są cały czas sfokusowani na to, żeby osiągnąć swój cel, no i na razie im to wychodzi świetnie. Mam nadzieję, że my wyciągniemy wnioski i że popracujemy przez zimę, czeka nas pewnie kilka zmian i na wiosnę może będziemy w stanie podjąć rękawice i jeszcze powalczyć, żeby chociaż troszeczkę się zrewanżować. Wynik w tym meczu mógł być troszeczkę lepszy dla nas, bo kilka tych sytuacji groźnych sobie stworzyliśmy i mogło to lepiej wyglądać, ale no cóż, takie mecze się zdarzają i trzeba to przyjąć na klatę i mam nadzieję, że te wnioski wyjmiemy, a nie puścimy tego w niepamięć. CKS to jest drużyna, która od kilku sezonów bije się o awans, ale w tym sezonie zasługują na ten awans jak chyba nigdy do tej pory. Widać to po tym, jak dobrą kadrę mają, jak zaangażowani są cały czas, jak widzieliście też w meczu, jak dobrze zorganizowani byli.
Więc ja wiem, że jest beka z niskich lig i tak dalej, z polskiej piłki, ale nawet w takich ligach są zawodnicy, którzy potrafią kopnąć piłkę, którzy potrafią się na boisku zachować i sobie z nią radzić, więc no, kto gra, ten rozumie, że nawet na takim poziomie naprawdę dobrych zawodników można spotkać. No i też szacun dla kibiców CKS-u, którzy ich dopingują. Wiadomo, teraz są stadiony zamknięte, ale normalnie to zawsze w liczebnej grupie się zawsze organizują i bardzo fajnie, gdyby więcej klubów w Polsce na takim lokalnym poziomie wyglądało w ten sposób, bo zawsze to jest takie, wiecie, urozmaicenie takiego szarego tygodnia. Nie każdy musi być Cristiano Ronaldo, ale można się bawić tą piłką, cieszyć nią, nawet na takim niższym poziomie, i gdyby tak to wyglądało w wielu regionach Polsce, a wiem, że w niektórych tak wygląda, to byłoby bardzo fajnie. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że pomimo tego materiału Wam się spodobają, możecie zostawić łapkę w górę. Też możecie na pocieszenie zostawić łapeczkę, będę wdzięczny. Subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. No i tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, a kolejny materiał będzie również ciężki, bo będziemy grać z drużyną gminy Psary, która ma czwartą pozycję chyba teraz. Zresztą zobaczcie sobie, jak tabela wygląda. No i już, bo i tak się bardzo rozgadałem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.